Ostatni tydzień, ciepła, słoneczna pogoda pozwoliła przyspieszyć wegetacji i nadrobić zaległości kwietniowe. Ma to swoje odzwierciedlenie podaży polskich warzyw młodych, a przez to i spadku cen. Naprawdę wszystko potaniało. Zacznijmy od kapusty, która spektakularnie, kapusty pekińskiej, która spektakularnie potaniała z 5-6 zł za kilogram do 2,5 za kapustę młodą. Również kapusta biała młoda jest bardzo tania, 3 zł za główkę. To jest bardzo, bardzo tanie. Na razie trochę jeszcze brakuje kalafiorów i one kosztują tam pewnie 4 do 6 zł w zależności od wielkości róży. Idąc dalej, sałata masłowa. Cena w miarę przyzwoita, 2 zł za główkę średnio, więc jest jeszcze akceptowalna. Rzodkiewki, bardzo duża rozbieżność, od złotówki do 2, w zależności od standardu pakowania i wielkości pęczka. Te wszystkie warzywa liściowe, czyli koperki, natki i szczypiorki, tego jest naprawdę dużo i kosztują od złotówki do 1,30 zł. Pomidor ogórek. Cena bardzo wyrównana, okazuje się, że tutaj mamy 4 jakby pozycje, czyli 2 ogórki, 2 pomidory, 2 rodzaje i wszystkie są po 5-6 zł. Rzadko się zdarza, z reguły jak jedno jest drogie, drugie jest tanie, teraz wszystko jest wyrównane i producenci twierdzą, że to jest poniżej kosztów tego sezonu, więc nie jest dobrze. Bardzo dużo jest szparagów, wysypały się praktycznie w ciągu kilku dni. Cena od 4 do 8 zł za pęczek półkilogramowy. Tutaj zależy właśnie od średnicy, koloru, typu. Najdroższe są takie dość, które są nowością, oliwkowe. Tak, one mają bardzo ładny taki oliwkowy kolor i kosztują nawet 8 zł za pęczek. Także to jest taka nowość sezonu. Jeśli chodzi o warzywa stare, no nadal się utrzymały te trendy takie, że kapusty biała i czerwona są drogie, 1,70 zł do 2,5 zł. I burak czerwony cały czas idzie w górę, mimo że już jest młody, to nadal ten ubiegłoroczny, no dzisiaj nawet do 2 zł za kilo. Były tam 1,50 zł, 1,60 zł, jak ktoś ma ładnego, równego, to nawet 2 zł. A jest właśnie sporo też już młodego buraka z liściem, pęczek 2,5, 3 zł, ale te pęczki są różne, także to trzeba jakby osobiście stwierdzić. I z nowości to też jest od kilku dni i to też wzrasta już w miarę szybko podaż młodych krajowych ziemniaków. Jest to najczęściej odmiana Irga albo Arrow i już nawet już jej nie myją rolnicy. Najczęściej sprzedawana już jest niemyta. Cena jest, zależy od kalibru, tam powiedzmy, że od 6 do 9 zł za kilogram. To też jest bardzo tanio. Rok temu jeszcze one cały czas były po 25-30 zł, były traktowane jako nowość. Tym bardziej, że cały czas tutaj nasi sklepikarze zgłaszają rolnikom i tutaj naszym hurtownikom, że konsumenci są bardzo ostrożni w wydawaniu gotówki. Nie można szarżować z marżami. Stare ziemniaki mają silną konkurencję z Holandii i Belgii. Tam te holenderskie są oferowane po 18 zł worek, 15-kilogramowy. Nasze krajowe takie ceny raczej nie osiągają. Zdarza się, że bardzo ładna Katania ewentualnie może taką cenę osiągnąć. Przykro powiedzieć, ale to średnio to jest około 12 zł za worek. Ale może być 10, 15. Tutaj nie ma na to reguły. Jeśli chodzi o truskawki, no oczywiście tunel, pojawiają się nieregularnie. Oczywiście popołudniami, tak? Czyli rolnicy przyjeżdżają, rolnicy około 13 zaczynają przyjeżdżać. Cena 15-20 zł kilogram. Bardzo duże są rozpiętości jakościowe. Alba, El Santa i Asia. Tak? To są te teraz odmiany, które oferowane są na rynku. No tutaj odgrażają się, że po dzisiejszej ciepłej nocy jutro przywiozą więcej. Do weekendu majowego, jeszcze jak okres świąteczny, to te ziemniaki sprzedawały się dość dobrze. No w tej chwili już wiadomo, już tak troszkę po sezonie coraz cieplej, także już te ziemniaki młode bardziej wchodzą, zagraniczne, lepiej się sprzedają, już truskawka się pojawia, młoda kapusta to jest w tej chwili na czasie, a stary ziemniak to już jest, jak to mówiąc. W tej chwili no to ziemniak tak powiedzmy od 10 do 15 zł, w zależności od odmiany. Ogólnie tak 12 zł można sprzedać ziemniaka. W tej chwili no co? Te lepsze odmiany jak Katania to już się pokończyły, bo to już ziemniak rośnie. Także teraz zostały ziemniaki takie późniejsze, czerwone. Ale no teraz znowu już nowe, jak to mówiąc, schodzą podwókniny. Niedługo już będzie kopanie nowych, także już wszystko na dobrej drodze jest. A dzisiaj to nie miałem niedużo, tam około 2 tony. To jeszcze zostało mi tam trochę, ale
Dzisiaj chyba się tego nie sprzeda. Susza jest, nie? W tej chwili jest susza, trzeba już myśleć o podlewaniu, bo już zawiązki te wczesne ziemniaki wytwarzają i już teraz woda jest potrzebna. A sucho jest. No. Handluję marchewką i kapustą. Oczywiście, nie? Ten handelek jest na dzień dzisiejszy bardzo słaby. Towaru jest bardzo dużo, a sprzedaż jest bardzo mała na dzień dzisiejszy, nie? I po ile jest ta marchewka, po ile jest ta kapusta? Ostatnio było złoty 50 się tak podawało, złoty 30, a dzisiaj no, nawet do złotówki schodzi, bo nie ma komu podać i sprzedaż jest bardzo słaba. Kapusta była 45 zł, 42 się podawało do hurtu, a dzisiaj no tak nie ma tego odzewu, wszystko stanęło może poprzez tą młodą, nie? Ale młoda to znaczy się tak samo dzisiaj słabo, nie? Marchewki to tylko zostało może ze 40 ton, ale to trzeba szykować, chłodnie chodzi prąd, koszty są. Zaobserwowałem właśnie na polu, że jak posiana jest marchew, no to ma teraz w tym roku ciężej. Jak wcześniej posiana tam w marcu, to tam powschodziła, nie? A ta co później, no to ma, męczy się i trzeba byłoby podlać, nie? No założyć podlewanie i... No to znaczy się, jak nie padało tam 2-3 tygodnie, to przy tych wiatrach, przy tym wszystkim to osusza, no to naprawdę będzie ciężko. No zobaczymy, co będzie, nie? Wszystko się okaże, nie? Jak w ciągu tygodnia popada, no to będzie dobrze, nie? Co powschodziło, może wyschnąć i... W czasie tego będzie bardzo słabo. Z pracownikami no jest ciężko, no ale jak tego, to się coś tam zawsze znajdzie, ale ogólnie na razie sami robimy, nie? Bo no, koszty są duże, weźmie się 5 ludzi, są koszty bardzo wysokie. Co dalej będzie, nie? Robi się to, co się robi i do przodu. Handel starym warzywem jest coraz słabszy. Generalnie młode warzywa schodzą coraz lepiej. Tam jest największy ruch. Generalnie marchew waha się w granicach 12-15 zł. Ceny generalnie są stałe w tym momencie. Kupiec teraz właśnie w cieplejsze dni, ruch się bardzo mocno poprawił. Przeciętna cena skrzynki jabłek to jest 25 zł. Jeżeli odetniemy takie wynalazki, z jednej strony powiedzmy Lobo, Cortland, Shara i Empire, które tam są po 40 powiedzmy złotych, nawet do 50, i z drugiej strony odetniemy jakieś Jenagoredy, Jenagoldy, to zostaje nam ten środek, który kosztuje 20, średnia to jest 25 zł. Oczywiście sławna czereśnia, na razie są takie próby importu z Hiszpanii, w zależności od kalibru od 70 do 110 zł za kilogram. I oczywiście są już takie pierwsze dostawy, znaczy bardziej znaczące owoców pestkowych. Do tej pory była nektaryna morela. Morela bardzo droga, 22 zł za kilogram. Nektaryny były około 12-15. Już dziś weszła brzoskwinia hiszpańska, cena od 6,5 do 8,5. Także to już się sezon na pestki zaczyna. Dzisiaj handluję szampionem. Dokładnie szampion Reno 2. Tak, miałem w dwóch asortymentach, taki 7,5-8 w plusie, cena 17 zł, co nie jest w ogóle adekwatna do ceny przemysłu. Ten grubszy 23 zł, no i jeszcze mi sporo zostało, a już jest praktycznie po kupcu. Handel wygląda, wydaje mi się, że markety wykończyły tego małego kupca z małych sklepikarzy i hurtownie i dlatego tak wygląda handel, jak wygląda na dzień dzisiejszy. Przywiozłem 180 klatek, sprzedałem 140. Przyjechałem o 1 w nocy. W zeszłym roku też o tę porę otworzyłem komory, miałem 200 ton. Od razu poszły wysypane zostawy na przemysł po 40 groszy. W tym roku no, ten rząd dopłacił tam te 30 groszy, no, w tej chwili wychodzi tam około 90 groszy. To chyba to będzie powtórka z rozrywki. No i teoretycznie jest tych Ukraińców, nawet u nas na wsi jest ich dużo, ale nie ma kim i tak pracować, bo dostali 500+, dostali trochę zapomogi i no i tak, którzy chcą pracować, to oczywiście pracują. Jeżeli w ogóle to tak zawiąże, jak nie będzie żadnych przymrozków, to nie wiem, czy w ogóle nie będę to zbierał, czy nie pójdę do pracy. Mam prawo jazdy kategorii tej C i jeżeli nie ma Rosji, nie ma Białorusi, to nie mamy z tymi jabłkami naszymi co tu wojować, bo czy grupa producencka, czy ten to źle wychodzi, no, jak im się odda jabłka.